Słuchajcie, miesiąc minął od publikacji adhortacji papieża Franciszka. Kto przeczytał adhortację, ręka do góry? O, jestem poruszony, 3 ręce w górze. Dziękuję. Chwała Panu. Jestem poruszony. Ja muszę wam powiedzieć, że wszędzie z nią chodzę. No dobra, prawie wszędzie, bo by było kłamstwo. I dzisiaj, kiedy modliłem się, adorowałem Pana Jezusa, żeby cokolwiek usłyszeć, co mam tutaj gadać, to cały czas mi przychodziły drogi świętości według papieża Franciszka, a właściwie cechy człowieka, który chce być święty. I słuchajcie, co papież mówi. Chcę podkreślić, te cechy nie wyczerpują wszystkich interesujących wzorców świętości, ale są, uwaga, 5 wspaniałymi przejawami miłości Boga i bliźniego, które uważam za szczególnie ważne. Rozumiesz? Papież uważa te 5 cech za szczególnie ważne w XXI wieku. Dlaczego? Ano dlatego, że one dają zasadnicze świadectwo o chrześcijaństwie. W kontekście pewnych zagrożeń i ograniczeń współczesnej kultury pojawiają się w niej nerwowy i gwałtowny niepokój, który nas rozprasza i osłabia, nastawienie negatywne i smutek, wygoda i konsumpcyjna, egoistyczna acedia. Ciekawe zestawienie słów. Konsumpcyjna i egoistyczna acedia. Kiedy uczyliśmy się, tutaj widzę kilka osób z naszych studiów, nie tylko z siostrą Tomaszą na duchowości, to acedia była przedstawiana, że jest dobra, a papież mówi o konsumpcyjnej i jeszcze na dodatek egoistycznej acedii. Indywidualizm oraz wiele form fałszywej duchowości pozbawionej spotkania z Bogiem panującej we współczesnym świecie, w przestrzeni religijnej. Ciekawa sprawa. I papież mówi o tych 5 cechach, słuchajcie, i od czego zaczyna? Uwaga, zaraz to omówię, ale muszę zacytować, ponieważ jest to świetne. Nie macie wyboru, po prostu musicie posłuchać czytanki, chciałem powiedzieć wuja Janka, ale to jest papieża Franciszka. Pierwsza z tych wielkich cech, uwaga, to stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w tym, który kocha i wspiera. Halo. Nie na niczym innym. Nie na nikim innym. Nawet nie na żadnym celu, który mamy zrealizować, jak sobie mówimy. Ponieważ już skupienie się na celu jest pozostawieniem Boga z boku. Dlatego, że Słowo Boże jest radykalne. Szukajcie wpierw Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Okay? Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść i przetrwać przeciwności, mówi papież. Zmienne koleje życia, a także agresję innych. Jestem agresywny? Trochę. Bardziej zapalony w tym, jak wykrzykuję te słowa. Ich niewierności i słabość. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jest On źródłem pokoju, który wyraża się w postawie świętego. Dzięki tej stabilności wewnętrznej świadectwo świętości wyraża się w naszym dynamicznym świecie zmiennym i agresywnym poprzez, uwaga, cierpliwość i trwanie w dobrym, mówi papież. To jest wasza rola na dziś. Bycie cierpliwym i trwanie w dobrym, ponieważ wierność w miłości i oparcie na Bogu, pistis, może być również, sprawia wierność wobec braci, nie opuszcza ich w chwilach trudnych, nie daje się ponieść niepokojowi i trwa przy nich nawet, jeśli nie daje mu to natychmiastowej satysfakcji. Słuchajcie, dla mnie to jest bomba, ten kierunek. Dlaczego papież mówi, jeżeli będziemy koncentrować się na człowieku, to bardzo szybko się zawiedziemy. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że zawiedliście się na samych sobie. Ja mam. Że wiele razy coś, co planowałem, nie wyszło. Że wiele razy upadłem, pomimo tego, że nie planowałem żadnego upadku. I jeżeli ty swoją ufność pokładasz w człowieku,
to tracisz sprzed oczu Jezusa. Tracisz Jezusa. A wiesz, co się wtedy dzieje? Liczysz na kogoś, a nie na Niego. Czyli tak naprawdę sprzeciwiasz się Słowu. Tu nie chodzi o to, że mamy nie uczyć się ufności, zaufania, nie mamy uczyć się liczenia na innych, tylko mamy mieć świadomość, że każdy drugi człowiek jest naznaczony grzechem pierworodnym, jest, nosimy w sobie skutki tego grzechu. Nie pokładajcie ufności w człowieku. Papież mówi, jeżeli twoje serce będzie skoncentrowane na Bogu, nie będziesz się gorszył tym, że drugi człowiek upada, tylko będziesz próbował go podnieść. Nie będziesz rozgoryczony tym, że sam upadasz. I tu nie chodzi mi o to, żeby sobie pozwalać na cokolwiek, bo rozumiem, że mówię do ludzi, którzy cały czas robią wszystko, żeby być przy Jezusie. Ja nie przekonuję tutaj nieprzekonanych, wierzę w to głęboko. Halo. I teraz... Może dwa przykłady. Pierwszy znany sprzed wielu lat, ale który, no, na który to przykład Bóg otworzył moje serce i wierzę, że z tym fragmentem związał adhortacji papieża Franciszka. Ten mężczyzna, o którym wam mówię, to był przykład nawet opisywany w różnych czasopismach chrześcijańskich. Bardzo pragnął nawrócić swoją żonę i jak wyczerpał już wszystkie możliwości, słuchajcie, rzecz działa się w Londynie, zaprosił ją do katedry, to jest prawdziwa historia, w której to katedrze chciał pokazać swojej żonie, jak sprawowana jest liturgia. W imię tych słów, że w liturgii działa Duch Święty, więc może ją dotknie. W jakiś sposób zadziała. I wiecie, ten mężczyzna przeżył niesamowity kryzys wiary, siedząc w ławce w czasie tej mszy świętej, ponieważ do mszy świętej wyszedł pijany ksiądz. Ten mężczyzna przeżywał tam naprawdę Golgotę, ponieważ mówi, teraz to już koniec z moją żoną. Teraz to już będzie całkowicie zamknięta na Boga. I ta kobieta, kiedy wyszli z kościoła, powiedziała swojemu mężowi, że w czasie tej Eucharystii uwierzyła w Boga. Halo. Oczywiście to nie jest przykład do tego, żeby iść do Eucharystii będąc pijanym. Tylko co chcę ci powiedzieć? Ta kobieta powiedziała znamienite zdanie, które cytuję, ale które mnie strasznie dotyka. Ponieważ powiedziała, jeżeli Kościół musi być dziełem Bożym, bo jeżeli ma takie sługi i przetrwał, nie mam wątpliwości. Halo. Druga sytuacja, którą wierzę, że mógł Duch Święty mi podpowiedzieć w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem, to sytuacja, którą sam osobiście przeżyłem bardzo mocno w czasie jednej z wioskowych ewangelizacji podczas pielgrzymki z Woodstocku na Jasną Górę. Szedłem wtedy z salezjanami. Jeden z nich w tej wiosce zabitej dechami wyszedł na ambonę i opowiadał, jak zabił człowieka. Byłem załamany, mówię, Boże drogi, o czym on gada na kazaniu? Przecież ci ludzie po prostu z kościoła pouciekają, nie? We wiosce, no jeszcze jakby w mieście powiedział, no to... Czuję, że czujecie, że ja żartuję troszkę, ale nie z przykładami, tylko z wtrętami, wkrętami, śrubami. Słuchajcie, on mówił jako chłopak tuż po święceniach, jechał samochodem i za ciężarówki, czy za czegoś, nie wiem, dużego, przewrócił się pijany człowiek mu prosto pod koła i to, żeby jechał szybko, jechał 30 czy 40, w ogóle był nierozpędzony, nawet żadnych przepisów nie złamał. No. Ale tak mocno to przeżył, wjechał na tego człowieka i zabił go. I opowiada ten ksiądz, ja stałem i słuchałem tego z zaciekawieniem, co będzie dalej, że tak się załamał, że zaczął pić codziennie. I wspólnota, która była przy parafii, codziennie go odbierała z knajpy, myła go, zanosiła na plebanię,
przez miesiąc czasu, dzień w dzień. I wiecie, on stanął do ludzi, zanim zaczął cokolwiek mówić, mówi, że patrząc na tę miłość tych ludzi, uwierzył, że Bóg naprawdę kocha człowieka, że to nie jest ściema. Jeżeli ty będziesz z Bogiem, jeżeli ja będę w knajpie, zapity, to nie przekreślisz mnie, tylko przyniesiesz mnie na plebanię. Znaczy nie zamierzam, nigdy nie byłem pijany i nie zamierzam być pijany, ale rozumiesz, o co chodzi. Pokazuję ci pewien przykład. W kim utkwisz swój wzrok? W kapłanie, w siostrze, w animatorze, w liderze? Zapomnij, człowieku. Idź sobie pozbieraj jagody, przemyśl tą kwestię i wróć. Czemu jagody? Nie wiem, tak mi po prostu przyszło. Dobra, drugi sposób. Jeszcze sobie doczytacie, bo nie mogę na jeden sposób poświęcić całego słowa. Drugi sposób. Posłuchajcie, co papież mówi. Bo ja przeczytałem jeden fragment, chcę wam powiedzieć, z 10 fragmentów, na którym oparłem to, co teraz mówię. Drugi sposób na świętość, cecha. Radość i poczucie humoru. To, co zostało powiedziane do tej pory, nie oznacza ducha zamkniętego, smutnego, gorzkiego, melancholijnego lub niezwracania na siebie uwagi, braku energii. Święty jest zdolny do życia pełnego radości i poczucia humoru. Po co ja wam to czytam? Jak wy macie minę, po prostu jakby wam po prostu nogi dzisiaj przed kościołem walec przejechał. Ludzie, przecież my Jezusa przyjmiemy za chwilę. Jak ten ziutek wszedł do świątyni, bo go Piotr uzdrowił, to on skakał. I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal. Rozumiesz? On nie mógł wyrobić z radości, bo Jezusa dotknął. A my wychodzimy i jest gorzej niż było, jak żeśmy przyszli. Masakra. Sorry, trochę się uniosłem. Bycie chrześcijaninem jest radością w Duchu Świętym. Święty jest zdolny do życia pełnego radości i poczucia humoru. Niesamowite. No i tu papież cytuje dużo różnych takich rzeczy. Nie? Ostatnio rozmawiałem z kardynałem, z arcybiskupem krajewskim, mówi, że papież tak żartuje, że on czasami jest po prostu zaszokowany, czy to był żart, czy to była prawda. I mówi, jest tak wolny od wszystkiego, od tego, co na niego powiedzą. Po prostu jest tak wolny od opinii ludzkich, od tego, co na niego napiszą. Mówi, Ewangelia, czysta Ewangelia. Mówi kardynał, mówi ten arcybiskup, ostatnio robiliśmy protezy dla bezdomnych w Watykanie, wszystkich bezdomnych, żeby oni nie tylko mogli banany jeść, ale także jabłka. Więc każdy bezdomny w Watykanie ma nową protezę. I arcybiskup krajewski zrobiłem wszystko, co papież kazał. No, wydałem wszystkie pieniądze, które były na koncie watykańskim. A papież mówi, słuchaj, dzisiaj mi przynieśli 20 tysięcy euro. Masz co wydawać dalej. Zdrowy dystans do siebie, nie? Jakie to jest trudne. My jak cierpimy, to nawet wszyscy ludzie muszą wiedzieć, że my cierpimy. Dobra, przechodzę szybko, bo to sobie doczytacie. To są ważne rzeczy, ale... I ostatnia rzecz. Trzy rzeczy wybrałem na dzisiaj. Uwaga! Śmiałość i zapał. Świętość jest parezją, jest śmiałością, jest zapałem ewangelizacyjnym, pozostawiającym ślad na tym świecie. Świętość. Aby to było możliwe, aby sam Jezus wychodził nam na spotkanie i powtarzał z łagodnością ducha. Nie bójcie się, ja jestem z wami.
te słowa pozwalają nam pielgrzymować i służyć z taką postawą pełną odwagi, jaką Duch Święty wzbudził w apostołach. To jest dzisiejszy też fragment katechezy w czasie Anioł Pańskich, w czasie Regina Celi. Że wszyscy chrześcijanie na mocy chrztu mają z taką samą pełnią odwagi, jak było to 2000 lat temu, jaką Duch Święty wzbudza w apostołach, głosić Jezusa Chrystusa. I papież mówi dalej tak. Śmiałość, entuzjazm, mówienie nieswobodnie, z zapałem apostolskim, to wszystko jest zawarte w słowie parezja, jakim Bóg wyraża również, uwaga, zdolność, Biblia wyraża zdolność do życia, które jest do dyspozycji Boga i braci. Kosmos. I tutaj jest 10 cytatów, pomijam. Błogosławiony Paweł VI, papież, wymienił pośród przeszkód ewangelizacyjnych właśnie brak parezji. Czyli co to jest ta parezja? Brak gorliwości. I pisze papież tak. Brak gorliwości jest tym dotkliwszy, że wypływający z wnętrza. Rozbił bank. Ile razy czujemy się pociągnięci do pozostawania w zaciszu nadbrzeża? Ile razy? A Pan wzywa nas. Wypłyj na głębie. Zarzuć sieci na wodach. Na głębszych wodach. Pan zachęca. Poświęć życie w służbie Jemu. Trzymaj się Go. Jesteś zachęcony, abyś oddał wszystkie charyzmaty na służbę innym. Abyśmy mogli czuć się przynagleni Jego miłością i umieli powiedzieć, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii z jakiegokolwiek powodu. Ilu z nas mówi, nie głoszę Ewangelii, bo jestem grzesznikiem. Tak, jesteś grzesznikiem i pozostaniesz grzesznikiem. I to ma być dla ciebie powód do niegłoszenia Ewangelii? Wielu mówi, nie nadaje się. Przecież nie jesteś powołany do robienia w tym, co się nie nadajesz, tylko rób w tym, co się nadajesz, na człowieku, no. Potrzebujemy bodźca Ducha Świętego, byśmy nie zostali sparaliżowani strachem i wyrachowaniem, byśmy nie przywykli się do poruszania się w jedynie bezpiecznych naszych granicach. Pamiętajmy, że w przestrzeni, która pozostaje zamknięta, w końcu pojawia się wilgoć powodująca chorobę. Kiedy apostołowie doświadczali pokusy, aby ulec sparaliżowaniu przez lęki i niebezpieczeństwa, modlili się razem o parezję, o gorliwość. Czwarty rozdział o tym mówi Dziejów Apostolskich. Jak oni wołali do Boga, żeby na nich spojrzał i dał im głosić Słowo Boże z całą rozwagą i odwagą. I ostatni moment, bo nie ma co tutaj dużo gadać. Bóg jest zawsze nowością. Jeszcze raz, to nie jest pomyłka, to jest adhortacja papieża Franciszka. Bóg jest zawsze nowością, która nieustannie pobudza nas do wyruszania na nowo, do zmiany. Zmiany miejsca, wyjścia poza to, co znane, na peryferię, do granic. Poprowadzi nas tam, gdzie najbardziej poraniona ludzkość, gdzie ludzie pomimo pozorowanych powierzchownościami i konformizmem stale poszukują odpowiedzi na pytanie o sens życia. Bóg się nie boi. Bóg się nie boi ryzykować. Zawsze wychodzi poza nasze schematy. Nie boi się obrzeży. Sam poszedł na peryferia. Stał się człowiekiem. Przypis autora. I papież mówi, jeśli odważysz się wyruszyć, odnajdziesz Jezusa. On tam będzie. Jezus, odważysz się wyruszyć na obrzeża. On tam będzie. Jezus uprzedza nas w sercu naszego brata. W Jego zranionym ciele, w Jego uciśnionym życiu, w Jego mrocznej duszy. On już tam jest. On już tam jest. Prośmy Pana o łaskę, byśmy zbytnio nie wahali się, gdy Duch Święty
zażąda od nas wykonania kroku naprzód. Kiedy przez tydzień czasu modliłem się, przyznam się przed wami i pytałem Pana Boga, czy mam podejmować trud przygotowania stadionu, Jezus, stadion młodych, wtedy otworzyły mi się te słowa. Prośmy Pana o łaskę, byśmy zbytnio nie wahali się, gdy Duch Święty zażąda od nas wykonania kroku naprzód. Jeden z małych takich znaczków. Prośmy o odwagę apostolską, byśmy przekazywali Ewangelię innym i nie zrezygnowali z czynienia naszego życia chrześcijańskim muzeum wspomnień. W każdej sytuacji pozwólmy Duchowi Świętemu sprawić, byśmy kontemplowali historię w perspektywie Jezusa Zmartwychwstałego. W ten sposób Kościół zamiast trwać w stagnacji będzie mógł iść naprzód, przyjmując niespodzianki od Pana. Trzy drogi, bo na trzy drogi sobie podzieliłem czas. Za 10 Magda wam powie, co zrobimy za chwilę z karteczkami. Tak, powiesz, bo ty to dobrze powiesz. Ja nie wiem, czy dobrze załapałem. Amen.